Kolejne dwie rundy górskich samochodowych Mistrzostw Polski rozegrano jako Grand Prix Sopotu. Organizatorem eliminacji na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego było Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobil Klub Orski. Różnica wzniesień w Sopocie jest dość niewielka, bo to zaledwie 100 metrów. Natomiast wyścig jest bardziej podobny do odcinka specjalnego na rajdzie niż do trasy wyścigowej. Mnie to odpowiada. Startowałem Fiatem Cinquecento Kit Car. Jest to auto A-grupowe. Myśmy je tutaj zgłosili w grupie H, żeby wystartować autem lżejszym. Przez co się troszeczkę chyba szybciej podróżuje. Jest to auto mające moc około 105, 100, może 115 koni. Ma sześciobiegową skrzynię biegów, duże hamulce. Tarcze również z tyłu. Te zmiany, które są dokonane w tym samochodzie, są oczywiście zgodne z regulaminem, a także z homologacją samochodu o rozszerzeniu Kit Car. Na starcie zawodów stanęła czołówka polskich kierowców wyścigowych. W stawce zawodników szukaliśmy rodzinnych uzależnień i kontynuacji pasji ojców. Od dziecka miałem kontakt ze sportem samochodowym, ponieważ ojciec kiedyś startował w rajdach samochodowych. Wszyscy jego koledzy, to praktycznie większość z jego kolegów, to też rajdowcy. Także od dziecka słuchałem rozmów na temat rajdów, jeździłem na zawody. No i mnie to wciągnęło i zawsze chciałem też jeździć. W wieku 17 lat zdałem prawo jazdy, wyjeździłem wszystkie KJS-y, czyli rajda motorów, które są potrzebne do uzyskania licencji. I w wieku 18 lat zrobiłem licencję wyścigową i wystartowałem w pierwszym wyścigu w Poznaniu. Do rajdów mnie ciągnie nawet bardziej niż do wyścigów, ponieważ jest to dużo więcej jeżdżenia i dużo większa frajda. Jest to niestety dużo cięższe, także uczę się na wyścigach, zdobyłem doświadczenia. No i się to wiąże też z dużymi kosztami. Niestety jeszcze nie zbierałem takiego budżetu, żeby mi starczyło na sezon w rajdach. Na ile zmieniły się rajdy od czasów, kiedy to ty startowałeś, a teraz patrzysz, jak to robi twój syn? To znaczy dużo się nie zmieniły, bo jeszcze 3 lata temu startowałem w Islandii, Cinquecento Abarthem, ale sprzęt od czasów, kiedy naprawdę jeździłem dużymi Fiatami, to się zmienił bardzo mocno. To są inne samochody, inne hamulce, inne opony, inna technika jazdy, samochody szeronapędowe. No to się naprawdę, rajdy się zmieniły. Kiedyś to była taka romantyka, w tej chwili to już jest normalny zawód, rzemiosło. Żeby być dobrym rajdowcem, to się trzeba się temu poświęcić. Czy to dziwne, że synowie przejmują pałeczkę i jadą teraz jako zawodnicy, a wy się kręcicie wśród nich? Znaczy ja myślę, że to jest bardzo pozytywne, że jakieś cechy przechodzą dalej i można jakieś doświadczenia przekazać synowi. No, myślę, że to jest... Najlepiej w życiu jest wtedy, kiedy człowiek robi to, co lubi, a ja tak właśnie robię. I to jest chyba podsumowanie tego wszystkiego, że trzeba robić to, co się lubi. Ja kochałem całe życie dwie rzeczy, kamerę i szybko jeździć. I do tej pory to robię. Bardzo naturalnym wydaje się podążanie synów śladami ojców. W sporcie samochodowym takich przykładów jest wiele. Podolski, Stec, Kusiak, Bełtowski, Szerla, Gąsecki, Myszkier to nazwiska na trwałe zapisane w historię wyścigów samochodowych. Teraz juniorzy starają się dogonić ojców, często startując równocześnie z nimi. Rozegranie dwóch eliminacji w ciągu jednego dnia było dużym wyzwaniem dla organizatorów i zawodników. Już późnym wieczorem zawodnicy dotarli do swoich boksów. To horror, a nie wyścig tutaj w Sopocie akurat. Myślę, że po raz ostatni się tutaj odbył, bo po prostu to, co się tutaj wydarzało na trasie i kłopoty organizacyjne, niekompetencja, nie wiem czemu to przypisać, no po prostu jak najgorsze recenzje. No ale mimo wszystko dla ciebie to sukces. No tak, no bo to ukoronowało tytuł mistrza Polski. W tym momencie już mamy komplet punktów i jesteśmy mistrzami Polski. Czy to znaczy, że już nie wystartujesz w Załużu? To znaczy na pewno nie wystartuję w grupie A, na pewno nie wystartuję tym samochodem, z którym miałem straszne kłopoty przez cały sezon. Bezustanna walka z materią, z turbosprężarką, z silnikami, ze skrzyniami biegów. Także robimy przymiarkę do sezonu rajdowego w Toyocie w WRC, a jeżeli w ogóle wystartuję w Załużu, to wystartuję w Toyocie. Opóźnienia w kolejnych podjazdach spowodowały, że wyniki ogłaszano i puchary rozdawano po północy.
Wynikało to z dużej ilości protestów, jakie składali zawodnicy. Wszystko to mogło irytować, ale przecież to są wakacje, a ten wyścig górski był nad morzem.